Ja chyba zaraziłam Michaela i tutaj przyznaję bez bicia, że ja wyzdrowiałam po dłuższej chorobie dokładnie. No i Michael od wczoraj narzeka, że źle się czuje, nie wygląda wyraźnie, więc biorę to na klatę, że to moja wina i będę teraz o niego dbała, żeby jak najszybciej wyzdrowiał. Ja myślałam, że dzisiaj się obudzimy, będzie piękne słoneczko za oknem, że pogoda trochę kłamie, ale niestety tak nie jest i liczyłam na to, że zjemy dzisiaj śniadanie na naszym pięknym balkonie, który powstał wczoraj, ale niestety tak nie będzie. Gdzie jest to lato, to ja nie wiem. Dobrze, że już za tydzień będziemy w ciepłym miejscu. Tak, no już za tydzień o tej porze już zostało 6 dni do wyjazdu. Tak. Grecja Grecją, ale teraz się chyba przeniesiemy trochę do Włoch. I zamiast jeść śniadanko na balkonie, stwierdziliśmy, że jedziemy do pobliskiej restauracji włoskiej. Lupo, być może kto jest z Warszawy, to ją kojarzy, lub przyjezdni. Bardzo dobra restauracja włoska z pysznymi makaronami, ale my tam lecimy na śniadanko, bo chyba to jest nowa pozycja u nich, te śniadanko. Tak, właśnie wcześniej tego nie było, więc my byliśmy tylko na makaronie, a jak zobaczyliśmy, że tam serwują śniadanka i to takie fajne, to mówimy, musimy spróbować. No, że pogoda nam nie sprzyja, żeby jeść tutaj, to zabieramy się i lecimy. Miłego oglądania. Tak jest, no. Szybka metamorfoza, zrobiłam lekki makijaż, ubrałam się i jeszcze przed wyjściem pokażę Wam suplementy, które stosuję na co dzień. I takimi suplementami, które naprawdę stosuję codziennie, są to suplementy na włosy, jest to oczywiście kolagen i jeszcze tutaj polecony przez moją panią kosmetolog Oeparol, żeby po prostu trochę nawilżyć skórę od wewnątrz. I tutaj przejdźmy jeszcze szybciutko do tych produktów od Herbum, bo mogę je Wam z całego serca polecić. I tutaj mamy kolagen i taka najważniejsza rzecz, jest to kolagen w 100% rybi. W większości kolageny macie kolageny wołowe, tutaj właśnie jest 100% ryba, więc jak dla mnie na pewno jest to lepsze, dużo lepsze działanie, dlatego tutaj leci duża polecajka, jeżeli chodzi o ten produkt. I tak jak Wam mówiłam, stosuję jeszcze tabletki na włosy. Są to takie witaminy, które pomagają mi w tym, żeby moje włosy się nie przetłuszczały. Mam bardzo duży problem z przetłuszczającymi się włosami, więc po prostu wspomagam się suplementami oraz tak jak wiecie, mam doczepione włosy, ale chcę dbać o te swoje naturalne, żeby po prostu szybko odrastały i żeby jak najszybciej ściągnąć do czepy, żeby już tylko chodzić w swoich, dlatego tutaj również wspomagam się witaminkami, żeby one sobie fajnie tam rosły. Więc to takie szybkie polecajki ode mnie. Mamy mało czasu, za pół godziny kończy nam się menu śniadaniowe, więc pędzimy szybko do Lupo, żeby zdążyć, bo naprawdę już jesteśmy mega głodni. Przepraszam, to bolało. Nie chciałem. I jesteśmy, dzień dobry. Patrzcie, jak to jest piękne. I tak prezentuje się menu. My wzięliśmy pozycję tartufi, czyli szynka parmeńska, pasta truflowa, jajko w koszulce i sos holenderski, czyli takie moje ulubione połączenie, między innymi te dwie ostatnie pozycje. I tutaj na pewno na deser jeszcze wjedzie dodatkowo rogalik z kremem pistacjowym lub czekoladowym. Ale cenowo to naprawdę wygląda w porządku, nie jest jeszcze tak źle jak w niektórych knajpach. Śniadanko jak najbardziej na plus, na pewno pozycje są inne niż zwykle w innych warszawskich tutaj knajpkach. Duży plus, porcje trochę małe, najadłem się oczywiście, ale jeszcze jedno bym zjadł. I croissant, którego jedliśmy z pistacją, po prostu top of the top, polany chyba takim lukrem cytrynowym. I to miało taki swój zajebisty smak. Szukałam w całej Warszawie właśnie takiego croissanta z pistacjowym nadzieniem i znalazłam, i tu na pewno nawet po samego rogalika będę wracać. Wróciliśmy do domu, przebrałam się w cieplejsze rzeczy i lecimy jeszcze na zakupy. Jutro są sklepy pozamykane, a mój ukochany obiecał mi, że jutro zrobi mi na obiad greckie jedzonko, które uwielbiam, więc jeszcze przed Grecją będziemy mieli ucztę grecką w domu i lecimy po rzeczy na dom. Musimy się przygotować smakowo. W sumie to dawno nas tutaj nie było, dlatego zapraszam do
greckiej krainy. Zawsze w sklepie, jak przychodzimy i dochodzi do transakcji, to często, gęsto właśnie dostajemy jakieś dodatkowe rzeczy, jak pomarańcze, i teraz pani nam dała kurabiedes, czyli takie greckie maślane ciasteczka bożonarodzeniowe. Ja je kiedyś robiłem na vlogu u Luki, na jednym z vlogmasów. I teraz sobie się ucieszyłem bardzo, jak pani mi je dała, dlatego zaraz je zjemy. To są takie migdałowe, kruche ciasteczka. Z cukrem pudrem. Masz dla mnie też? Oczywiście, że tak. I tak to wygląda, moi drodzy. Przepyszne. Mm-hmm. No daj! Dobre, takie chrupkie. Tak. Pycha. A skoro jesteśmy już w centrum, to lecimy jeszcze szybko do Złotych Tarasów. W naszym ekspresie palą się wszystkie możliwe te... Ikonki. Dlatego czas pójść po nowe filtry i tam wszystko powymieniać, żeby to tak, po prostu... Muszę się tym zająć, bo niestety zaniedbałem tę część domu i trzeba to naprawić. A przy okazji jeszcze mieliśmy chyba... zrobić zakupy, także będziemy mieli tam supermarket. Lecimy, jest tragiczna pogoda, więc chcę to szybko załatwić i wracać. Dziś u nas od samego rana, jak widać, kulinarnie. Ania zrobiła mi dobre śniadanko, szparagi z boczkiem, jajka i kanapeczki. Zresztą jak zobaczyła, jak rano wyglądam, to się załamała i stwierdziła, że poratuje mnie dobrym śniadankiem. Żebyś zaraz wziął leki, musisz się najeść, wziąć leki i odpoczywać. Si, zaraz wyjeżdżamy, także mu trzeba się... Trzeba się kurować. I ostatnio, jak byliśmy w sklepie Linda, to zobaczyliśmy, że mają gorącą czekoladę do picia, gdzie Linda czekoladę po prostu uwielbiamy, to stwierdziliśmy, że tego trzeba też spróbować i właśnie dosypiemy sobie to troszkę do kawki. Wydaje mi się, że najpierw powinniśmy to wsypać do kawy, a potem zalać wrzątkiem, ale może tak też się uda. Tak jak na początku vloga Ania powiedziała, że zmusiła mnie do ugotowania greckich pyszności, także zabieramy się właśnie za to. Powiem Wam, że początkowo, jak tutaj otwieraliśmy ten kanał, to stwierdziłem, że tak co trzy vlogi będę gotował jakieś greckie jedzonko, bo wiem, że to po prostu lubicie. Natomiast chyba ostatni raz gotowałem cokolwiek na vlogu w styczniu greckiego. Także po tych 4 miesiącach zapraszam ponownie do kuchni i zrobimy coś naprawdę dobrego i łatwego, i szybkiego. I do tego dania będziemy potrzebować bakłażanów, papryki, jak to w greckiej kuchni bywa, fety, mozzarelli, cebula, jajka i śmietanka. I oczywiście pieprz i sól. Danie, które będziemy dzisiaj przygotowywać, nazywa się souffle melizana i w głównej mierze opiera się na bakłażanie. Nawet w nazwie potrawy jest użyte słowo melizana, czyli po grecku inaczej bakłażan. Generalnie jest to warzywo, które bardzo mocno wchłania czy to olej, czy to oliwę. Dlatego pierwszą bardzo istotną rzeczą jest to, aby wrzucić bakłażana na bardzo mocno rozgrzaną patelnię. A przed wrzuceniem na patelnię musimy jeszcze bakłażana pokroić w krążki, posolić go i odstawić go na kilka minut, żeby ta sól tą goryczkę zniwelowała, ponieważ bez tego po prostu to danie będzie bardzo, bardzo gorzkawe. Także jak widzieliście, bakłażany już są posolone, niech one się chwilę w tej soli pokąpią. Teraz zabieram się za krojenie papryki i cebuli również w krążki. I później jak pokroję te warzywa, to każdego z osobna bakłażana, czyli ten krążek, każdy jeden pojedynczy, wytrę papierem kuchennym i będziemy je potem smażyć na patelni. I pamiętajcie, żeby tego dania nie przesolić, żeby uważać z solą, ponieważ mamy fetę, nawet nie jedną, a dwie, która już sama w sobie jest mega słona, dlatego warto to wziąć pod uwagę i z tą solą nie przesadzać. Warzywa pokrojone. Boże, założyłem w ogóle okulary do krojenia cebuli. To jest bardzo dobry patent, polecam Wam to, ponieważ wtedy oczy Was nie pieką. Jak jeszcze nie miałem okularów takich korekcyjnych, to normalnie zakładałem takie na słońce, także polecam patent. Wrzucamy powoli bakłażana na patelnię. Dodajemy oliwę, czekamy, aż się rozgrzeje tak mocno i
Później lecimy z melinzanem. W ogóle wpisałem w internet inną nazwę na słowo bakłażan, bo cały czas się powtarzam. I tutaj jest tak, gruszka miłosna, jajko krzewiaste i ewentualnie bakman. Także lub psianka podłużna. Proces naszej oberżyny dobiegł końca. Teraz wszystko przekładamy do półmiska szklanego i układamy warstwa po warstwie. Zaraz Wam pokażę, jak to powinno być. I teraz wszystkie nasze składniki układamy w następujący sposób. Bakłażan, papryka, cebula, ser mozzarella, feta, pieprz i tak warstwa po warstwie. I tak finalnie wygląda to danie. Tak mnie naszła taka myśl, że generalnie do każdego dania, gdzie idzie feta czy grecki ser, to można to przypisać łatkę temu greckiemu daniu. To w zasadzie jest taka właśnie zapiekanka, która ma kilka warstw. W moim przypadku to były trzy warstwy. Teraz wlewamy śmietankę do miseczki i dwa jajka. Mieszamy to trzepaczką i polewamy to wszystko tutaj tym sosikiem i wrzucamy do piekarnika na 30 minut 180 stopni. I tak jak wspominałem wcześniej, to wszystko do piekarnika na 30 minut 180 stopni. I proszę, tak to się, kochani, finalnie prezentuje. Mam nadzieję, że jeśli coś takiego zjem, to wszystko postawi mnie na nogi i jutro już obudzę się w pełni zdrowia. Także, kochani, tym greckim akcentem kończymy tego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach odnośnie tego przepisu, czy tam też u mnie na Instagramie. Na pewno Wam odpiszę. I jeśli oczywiście zainspirujecie się tym daniem, to możecie mi również oznaczać na Instagramie. Ja będę udostępniał Wasze relacje. Także żegnam się z Wami, ja lecę się kurować, bo to naprawdę nie ma czasu na żadne choróbska, bo zaraz wylatujemy. Z tego żegnam się z Wami i buziaczki, ciao!